Zmarł mój tata w grudniu. A w marcu moja mama złamała nogę w biodrze. Ma 82 lata miała. Zaczęłam szukać pomocy. W szpitalu po 3 dniach ją wypisali do domu. Powiedzieli, że nie nadaje się do żadnych operacji ani czegoś tam, bo ma za mało płytek krwi, bo jednocześnie ma chłoniaka. No i po prostu ja w rozpaczy już takiej całkowitej wtedy. Mój kolega, a jeszcze wcześniej, po prostu zaczęłam się już interesować zdrowiem, bo nadszedł taki chyba wiek, bo wcześniej interesowałam się raczej biznesem, pieniędzmi i czym innym zupełnie niż zdrowiem. Chyba już taki wiek naszedł i jak ojciec mój zmarł, tak ja po prostu jakby wystraszyłam się trochę. Zaczęłam już się interesować zdrowiem i już podglądałam Duo Life gdzieś tam na Facebookach, na forach, gdzieś tam. Wiedziałam, że taka firma istnieje, ale nic poza tym. Wtedy mój kolega, z którym kiedyś dawno pracowałam, poradził mi, skontaktuj się, oni ci pomogą. Mamie się noga zrośnie. Dał mi telefon do Norberta Warzeszyńskiego. Ja dzwoniłam osobiście do Norberta Warzeszyńskiego. Nie jestem w jego strukturze akurat, ale on mi, bo inaczej się ułożyło, ale on mi udzielił informacji. Dzięki temu, że używałam te preparaty, zadawałam mamie, rozmawiałam z doktorem Kardaszem, dawałam mamie te preparaty tak, jak doktor Kardasz powiedział. Wbrew wszystkim i wszystkiemu i opiniom wszystkich lekarzy, jacy tylko byli, którzy twierdzili, że nie ma żadnej opcji, żeby się ta noga zrosła, mama do dzisiaj chodzi. Noga się zrosła w przeciągu niecałych 6 tygodni. W biodrze, gdzie ze szpitala wysłali ją z piętą w takiej łupce, nie w takim korycie gipsowym, włożoną piętą i odesłali do domu i powiedzieli, no czekamy. No ale wie pani, w tym wieku to jakieś 3 miesiące, no może trochę więcej. Ludzie nie umierają na złamanie nogi, ale umierają na płuca. Ja mówię, Boże, tata zmarł 3 miesiące temu. Zaczęłam płakać w tym szpitalu, naprawdę. A tej lekarce to myślałam, że po prostu przyłożę, tak szczerze. No ale przeżyłam to. I powiedziałam tak, pani doktor, ja słyszałam, że są takie różne, bo już ten kolega mi powiedział, jakieś suplementacje, jakieś są różne wspomagania, no może by coś dało radę zrobić, no tata dopiero zmarł, stracę mamę, stracę tatę, no nie przeżyję tego w tak krótkim czasie. Jak pani ma pieniądze na wyrzucenie, to proszę kupować, co pani uważa i tak to nic nie pomoże. Takie były słowa pani ordynator na ortopedii. Żeby ją przetrzymała, w środę złamała nogę, w piątek chciała ją odesłać do domu, żeby ją przetrzymała do poniedziałku, to ją wprost błagałam, bo nie miałam ją gdzie wziąć. Nie to, że nie miałam miejsca, tylko nie miałam łóżka specjalnego, ortopedycznego, nie miałam materaca, gdzie ją wezmę. No więc w związku z tym uprosiłam, ubłagałam wprost, karetka ją przywiozła w poniedziałek raniutko. I ja dawałam według zaleceń doktora Kardasza. Doktor Kardasz mi powiedział 8 kapsułek Prostiku. Ja mówię, panie doktorze, moja mama to nie wytrzyma tego, chyba ona umrze, otruje się tym, bo ja nie miałam pojęcia nawet, jakie te preparaty są, jaka jest ich moc, jaki jest ich skład, ja nic nie wiedziałam wtedy. On mówi, nic się nie stanie, tak trzeba dawać, żeby taka dawka duża, ponieważ osoba w takim wieku potrzebuje tak dużo tego składników, których jej brakuje, żeby się to zrosło. Bo ja mówię, panie doktorze, bo powiedziała pani doktor, że cudów nie ma i że to się nic nie, że nie, że cud musiałby się stać, żeby to się zrosło. A on powiedział, jego słowa, które on powtarza, ja już 2 razy zapamiętałam, że cudów nie ma, tylko organizm sam sobie poradzi, jeżeli będzie miał wszystko to, co potrzeba. I każdemu to teraz powtarzam, że organizm sam sobie da radę z każdą chorobą, nawet z nowotworem. Mam też w rodzinie przykład, ale nawet 82-letnia powiedział, że wiek nie ma znaczenia, tylko po prostu ma znaczenie to, jak będzie odżywiony organizm. Tylko my nie wcześniej w ogóle o tym nie myślimy. I finał był taki, że moja mama po
5,5 tygodniach została wezwana na prześwietlenie. Jak pani doktor zobaczyła, że noga się zrosła, to ona po prostu myślałam, że spadnie z fotela. Patrzyła w laptopa i na mnie, i w laptopa i na mnie, ale nie zapytała mnie, co ja jej dawałam, czy coś jej dawałam, czy dlaczego się zrosła, nie zapytała się w ogóle. Bo wyrzuciłaś pieniądze w błoto. Tak, a to mnie kosztowało niecałe 500 zł. A ja bym wtedy wydała 5000. Ja bym wtedy wydała wszystko, co mam nawet, żeby mama nie umarła, tak jak ona mi to przepowiedziała. I powiedziała, nie ma się pani czego spodziewać. Mało tego, z wściekłości, jak podeszła do mamy, moja mama leżała na łóżku z tej karetki na tych nogach, podeszła, jak zaczęła jej kręcić tą nogą, a ona leżała, gdzie ta noga była prosta w tym gipsie. Jak moja mama zaczęła piszczeć, ja dopadłam do niej i mówię, pani doktor, co pani robi? A ona, no trzeba rehabilitować, rehabilitować trzeba. No myślałam, że ją po prostu uduszę, wierzcie mi. Łzy mi same płynęły. Powiem wam tak, karetka, którą kazała ją zawieźć do... Pytała się, czy mam załatwione miejsce. Ja miejsce załatwiłam w takim przyszpitalnym ośrodku rehabilitacyjnym. Przywiozłam ją tam, oni powiedzieli karetką, oni powiedzieli tam, no na pół roku tutaj bukujemy miejsce. Ja, mama powiedziała, do końca miesiąca, to był 4 maj, do końca maja. A oni powiedzieli, że pani zwariowała na pół roku. Moja mama powiedziała, nie wytrzymam tu, do końca miesiąca tylko. I dobrze, mówię, niech pani zapisze do końca miesiąca, będzie potrzeba, będziemy jakoś z mamą załatwiać, żeby się zgodziła czy coś. Wyobraźcie sobie, 24 maja zadzwonił do mnie lekarz i powiedział, pani może zabrać mamę do domu, bo moja mama jest sprawna. Ona już tu wszystko, cośmy mogli zrobić, cośmy zrobili. Ona wszystkie ćwiczenia wykonuje, te co są potrzebne, ona jest gotowa do pójścia do domu. Co ja robiłam przez te 20 dni w tym zakładzie? To jest 15 kilometrów. Jeździłam do niej codziennie, woziłam jej 3 paczuszki owinięte w papier, ręcznik taki ten jednorazowy, gdzie były przygotowane prostik i prorelaksin na nerwy, bo nie mogła tego nerwowo wytrzymać, podzielone na 3 porcje. Kolagen i witaminę C woziłam w słoiczkach po keczupie takim, mały keczup jest taki w słoiczkach. I to ona musiała wypić, a to w biustono schowała, bo jej wszystko zabrali. Wyobrażacie sobie? Codziennie przez 20 dni jeździłam i woziłam porcje i ona to cały czas brała. Wyobraźcie sobie, teraz przyjechała do domu 24 maja. Wakacje chodziła trochę, tak się podpierała takim chodzikiem, potem chodziła z kulą, podpierała się. Jeszcze wam powiem, że w drugiej nodze ma endoprotezę, więc też ta noga druga nie była dobra, bo ma endoprotezę w kolanie, więc ona po prostu też nie miała silnej tej nogi drugiej. Podlewała kwiatki w ogrodzie, wszystko dobrze. We wrześniu pojechaliśmy do sadu, moja mama wzięła kosę. Ja na dowód tego mam nagrany film we wrześniu i kosiła trawę w sadzie. Tak jak na wsi, bo mama ze wsi. Kosiła trawę w sadzie. Jak ja przywiozłam ten film tutaj do swoich znajomych, to po prostu myśleli, że to jest jakiś fotomontaż. A ona kosiła normalnie, jak kosiarz kosi. Nie wiem, czy ktoś z was widział, jak się kosiło na wsi kosą. Tak, o, kosą. Nie dość, że 82 lata, nie dość, że z tym chłoniakiem, bo ten chłoniak przy okazji się też, no teraz akurat jest nawrót, jest choroby, pogłębienie choroby, ale z racji wieku i z racji traumy, którą przeżyła. Stwierdzono, że z racji traumy, którą przeżyła, ale wszystko jest na dobrej drodze, także na pewno z tego powodu nie umrze, bo leczymy się systematycznie, ja cały czas biorę, wszystko daję jak trzeba. Ale wracając do tamtego tematu, ja wtedy moje sąsiadki, co tam mama tutaj takiego bierze, co ty jej dajesz? Co się to stało, że ona miała umrzeć, a ona żyje jeszcze. Tak lata i wszystko robi, kwiatki całe, krzaki podlewa i chodzi, trawnik podlewa, wszystko. Wyobraźcie sobie, to ja sobie myślę, kurczę, to ta firma jest rzeczywiście ciekawa. Muszę się temu przyjrzeć. I sama tak, dopiero wtedy zainteresowałaś tak, się, tak? Tak, wtedy się dopiero zainteresowałam. Bożenko, bardzo ci dziękuję, bo tutaj dużo jeszcze będziemy mieli do opowiedzenia.